Przedsiębiorcom prowadzącym własną firmę nie trzeba przypominać o tym, że kwoty składek opłacanych na ubezpieczenie społeczne zmieniają się wraz z początkiem roku. W województwie podlaskim takich osób prowadzących działalność na większą czy też mniejszą skalę mamy 63 tysiące. Nie wszyscy jednak opłacają podstawową wysokość składek. Niektórzy korzystają z ulgi na start, czyli płacą jedynie składkę zdrowotną. Inni korzystają z preferencyjnych składek czy też małego ZUS-u plus. Przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z przysługujących im ulg, jak i dla tych, których minimalna podstawa wymiaru to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to wysokość składki zdrowotnej. Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego wypłaty z zysku w czwartym kwartale. Wyniosło ono 5656,51 zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 381,81 zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z ulgi na start. Po skorzystaniu przez 6 miesięcy z ulgi na start, mogliśmy rozpocząć opłacenie składek preferencyjnych, czyli obliczanych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od podstawy 840 zł, czyli 30% minimalnego wynagrodzenia wynoszącego aktualnie 2800 zł, będzie ona wynosiła 647,59 zł, wraz ze składką na dobrowolność wolne ubezpieczenie chorobowe. Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to mały ZUS+. Tu niestety składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie esklatka.pl. Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 3155,40 zł, łącznie składka do zapłacenia wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wyniesie 1457,49 zł.